Starsza pani podbija świat, jak powiemy czas na powtórkę materiału. Time for review. Time for review. Od części 170 do części 179a. From part 170 to part 179a. From part 170 to part 179a. Powietrze, samolot, lotnisko. Powietrze ma zawsze rodzajnik określony. The air. The air. Samolot. A plane albo an airplane. Lotnisko. An airport. An airport. Zawsze jest rozwiązanie na każdy problem. There is always a solution to every problem. There is always a solution to every problem. Każdy bez wyjątku. Every. Every. Rozwiązanie. Solution. Solution. Zawsze. Always. Always. Lotnisko. Airport. Airport. Ufolutki. Aliens. Aliens. Drzewo. Tree. Tree. Islandia. Iceland. Iceland. Nic ciekawego. Nothing interesting. Nothing interesting. Bomba. A bomb. A bomb. Trzy drzewa za darmo. Three trees for free. Three trees for free. Popatrzmy sobie na te trzy dźwięki, zaczynając od lewej, TH. Uczyliśmy się już tej wymowy w trzeciej lekcji. Koniuszek języka między zęby. I dmuchamy. F, f. I to jest bezdźwięcznie. Może być dźwięcznie. W takich słówkach dodajemy jeszcze struny głosowe i mamy this, that, these, those. Ale w naszym słówku three jest bezdźwięcznie. Koniuszek języka, między zęby, dmuchamy. F, f. Three, three. Pamiętajmy, im dłużej ćwiczymy mówienie pomału, tym szybciej nauczymy się mówić szybko. Nie przechodźmy zbyt szybko do naszej wersji szybkiego mówienia, bo wtedy nikt nas nie zrozumie. Lepiej, żebyśmy mówili pomału, czując się trochę śmiesznie, ale wtedy wszyscy rozumieją, o czym mówimy. Przechodzimy do kolejnego słówka te, tutaj mamy. Po polsku t, koniuszek języka uderza w zęby,
Natomiast po angielsku wielu, ale nie wszyscy, więc możemy dalej mówić jak po polsku. Wielu koniuszek języka przy wymowie t dotyka górnej części zębów i dziąseł, tam gdzie się spotykają u góry zęby i dziąsła. T, t, t w połączeniu z kolejną spółgłoską może wręcz to brzmieć jak takie miękkie czy. Nie bójmy się, jak nam takie czy z tego wyjdzie. Tree, tree. Trzeba to sobie poćwiczyć. Można stukać w internet, w Google takie słówka i wymowę i posłuchać. No to jeszcze raz drzewo dwa razy. Tree, tree. Trzy drzewa. Three, trees. Three, trees. I absolutnie nie należy się tutaj zniechęcać. Bardzo szybko nasze usta się nauczą i zrobi się z tego zwykła rutyna. Więc absolutnie tu nie panikować, bo szkoda tutaj energii na panikowanie. Każdy się tego nauczy, jedni troszkę szybciej, drudzy troszkę wolniej. Im dłużej ćwiczę mówienie pomału, tym szybciej nauczę się mówić szybko. Przechodzimy do ostatniego słowa ze literką F na początku, która wymawia się po angielsku tak, jak i po polsku, więc nie ma tu czego ćwiczyć. Free, free. For free znaczy za darmo. Więc powiedzmy sobie całość. Three trees for free. Three trees for free. Three trees for free. Im dłużej wymawiamy to pomału, tym szybciej nauczymy się mówić szybko. Popatrzymy na słówko for. I możemy je wymawiać for, ale czasem usłyszymy w szybkiej wymowie Anglików czy Amerykanów, że to o jest takie jakby uciekane e-y. For, for. Three trees for free. I nie przejmujmy się tym, nie bójmy się tego. My chcemy wymawiać for, ponieważ jako cudzoziemcy i tak już mamy akcent, więc nie chcemy mówić zbyt szybko. Widzimy u samej góry nad tym słówkiem for, takie w kwadratowych nawiasach odwrócone e, tak się profesjonalnie oznacza ten uciekający dźwięk. To takie uciekające e, y. My tego tu nie używamy, ale starsza pani się może spotkać często z takim właśnie tutaj symbolem. No to jeszcze raz powiedzmy sobie, pomału, trzy drzewa za darmo. Three trees for free. Three trees for free. No trudno, nic nie poradzimy. There is nothing we can do. There is nothing we can do. No trudno, nic się z tym nie da zrobić. There is nothing you can do about it. There is nothing you can do about it. Spieszą się na ślub, samochód utknął w błocie i nie da się go wyciągnąć. Jak powiemy, no trudno, nic nie poradzimy, nic się z tym nie da zrobić. There is nothing we can do. There is nothing we can do. There is nothing you can do about it. There is nothing you can do about it. Prawie już doszli do ołtarza, a tu, przy tej muzyce, pan Zdzichu jej nadepnął na welon. Jak powiemy, no trudno, nic nie poradzimy, nic się z tym nie da zrobić. There is nothing we can do. There is nothing we can do. There is nothing you can do about it. There is nothing you can do about it. No i proszę, tak się zaczęło ich małżeństwo zaraz po ślubie. Jak powiemy, no trudno, nic nie poradzimy. Nic się z tym nie da zrobić.
There is nothing we can do. There is nothing we can do. There is nothing you can do about it. There is nothing you can do about it. Miało być niesamowite zdjęcie, ale panna młoda im spadła. Jak powiemy, no trudno, nic nie poradzimy, nic się z tym nie da zrobić. There is nothing we can do. There is nothing we can do. There is nothing you can do about it. There is nothing you can do about it. Miało być romantyczne zdjęcie z koniem, no ale koń się uśmiał. Jak powiemy, no trudno, nic nie poradzimy. Nic się z tym nie da zrobić. There is nothing we can do. There is nothing we can do. There is nothing you can do about it. There is nothing you can do about it. Podrzucali pana młodego, aż się przykleił do sufitu. Jak powiemy, no trudno, nic nie poradzimy, nic się z tym nie da zrobić. There is nothing we can do. There is nothing we can do. There is nothing you can do about it. There is nothing you can do about it. Pannę młodą złapała burza i zdjęcia wyszły takie nietradycyjne. Jak powiemy, no trudno, nic nie poradzimy, nic się z tym nie da zrobić. There is nothing we can do. There is nothing we can do. There is nothing you can do about it. There is nothing you can do about it.